osamotniony Eugeniusz Skupień. To ten zawodnik, który w tej chwili już jedzie na trzeciej pozycji i ma przeciwko sobie Roberta Savinę, jedącego w kasku żółtym i Dariusza Stenkę w białym. I nagle tego ostatniego spotyka ten sam los, co Osumka. Stenka przejeżdża kilka metrów na jednym kole, walcząc rozpaczliwie o utrzymanie równowagi. Jego wywrotka wygląda groźnie, ale i jemu nic się nie stało. Ryszard Franczyszyn zapewne długo jeszcze będzie pamiętał swój start w Rzeszowie. W dziewiątym biegu wraz ze swoim partnerem Robertem Flisem zmierzyli się z Januszem Ślączką i Piotrem Winiarzem. W pewnym momencie zaczepił o tylne koło motocykla jadącego przed nim Winiarza. W efekcie tej kolizji jego noga została zaklinowana pomiędzy błotnikiem a kołem. W ten sposób obaj żużlowcy przejechali kilkanaście metrów. Franczyszynowi nie przydarzyła się żadna groźna kontuzja, ale w meczu już nie wystąpił, nie dopuścił go bowiem lekarz zawodów. First ride in yellow light.